I czy to nie jest trochę tak, że Moretti zrobił film o świecie, którego już nie ma? To nie jest taki do końca zwrot. Prawica włoska nie była antyatlantycka. Bardziej to jest też kwestia pewnej propagandy, która jest przed wyborami. No. Jedni po prostu będący na prawo rzucali nam Salviniego pewnymi określeniami, a ci z lewicy robili z Meloni i z przejęcia przez jej braci Włochów władzy w tym państwie niemalże upadek zachodniej Europy. No. Tak. Ale przyjaźń Berlusconiego z Putinem jednak była i to była bardzo mocna. Owszem, ale to jest przyjaźń, wtedy duchowy poprzednik Olafa Scholza i Angeli Merkel, pan Schröder się przyjaźnił z Putinem, Jacques Chirac się przyjaźnił z Putinem. Inne czasy, wiesz, to po prostu zachodni politycy się przyjaźnili z dyktatorem. To premier Meloni od samego początku bardzo twardo stoi po tej transatlantyckiej stronie, tak jak stała większość powojennej włoskiej prawicy. Tych relacji oczywiście nie popierali komuniści i tu wracamy do filmu na Nimrettiego.